Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No znowu obłąkany lewak w Białym Domu rozdaje pieniądze. Tym razem rozdał 6 miliardów dolarów za pożyczki studenckie dla 560 tysięcy ludzi, którzy wzięli pożyczki i studiowali dosyć dziwaczne rzeczy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to koledzy Corinthians, czyli tak jak w Nowej Ewangelii były tam listy świętego Pawła do Koryntian, no to właśnie tak te koledzy się nazywały, no i 6 miliardów dolarów, czyli średnio licząc powiedzmy tam, przepraszam, 300 milionów ludzi jest w Ameryce, no trochę więcej, no to jest 20 dolarów na każdego mieszkańca. Pracuje powiedzmy 1/3, czyli 60 dolarów na każdego człowieka, który pracuje. Zakładając, że połowa ludzi w Ameryce, która pracuje, nie płaci podatków, to także wychodzi 120 dolarów na tych, którzy płacą jakieś tam konkretne podatki. No i teraz wszyscy są zadowoleni, że Ministerstwo Edukacji, no i Biały Dom, no i komuniści, postępowi socjaliści, no to jest potężna sprawa, że taką kolosalną, że taką kolosalną sumę spisano na straty. No, jest to dosyć dziwaczna sytuacja, bo uniwersytety, ten college Corinthian został założony w 1995 roku. W 2013 roku, no to w zasadzie zaczęli tam ścigać, przepraszam, także przez te 20 lat, no to wykształcili 28 tysięcy rocznie. Jak to się wszystko zaczęło? No w latach tam 1970-tych, 60-tych, 70-tych, to studia w Ameryce były drogie, ale nie były strasznie drogie. Statystycznie do lat 80-tych, to jeżeli ktoś kończył szkołę średnią, to rodzice byli w stanie dać mu jedną, dwie, trzy miesięczne pensje, no i w zasadzie to pokrywało czesne, szczególnie na uniwersytetach i koledżach stanowych, no to była mniej więcej rocznie, to była dwie, trzy pensje rodziców. Na dzień dzisiejszy nawet na uniwersytetach stanowych to mniej więcej jest średnia, cała 12-miesięczna pensja średnio zarabiającego Amerykanina czy Amerykanki, to jest około 50-60 tysięcy, na te wszystkie Ivy League, czyli ta cała dziesiątka uniwersytetów, no to oni WIKT i opierunek i studia, no to jest około 70-75 tysięcy rocznie za 4 lata, no bo to są tylko, to nie są studia magisterskie, to są po prostu 4 lata po 12 latach szkoły średniej. Jak to się stało, że to tak się zmieniło? No, komuniści doszli do wniosku w 2010 roku, że muszą przejąć te pożyczki prywatne, no bo jak to się odbywało? No, jest cały tam system taki państwowy, gdzie tam daje jakieś zapomogi, daje jakieś pożyczki, no ale to wszystko było organizowane prywatnie, ale od 20-30 lat, no to demokraci pchali, żeby wszyscy mogli studiować. No i jak to się odbyło? Zaczęły być pożyczki bankowe, gwarantowane przez Ministerstwo Edukacji,
Później doszli do wniosku, że sami przejmą finansowanie tego. No i jak uniwersytety się zorientowały, że po prostu mogą brać tyle pieniędzy, ile chcą, bo państwo, czyli podatnicy, dadzą tym studentom, ile oni będą chcieli, to wtedy te wszystkie czesne podskoczyło do rocznej średniej pensji zamiast 2-3 miesięcy. No w tym wypadku tych koledżu Corinthian, to był koledż dla zarobku, no bo są te bez profitu, non-profit koledże, na przykład jeżeli patrzycie się na taki koledż Harvard University, czy Yale, czy Brown, to one wszystkie to w zasadzie powstawały na podstawie, były zakładane przez jakieś organizacje religijne, protestanckie z reguły. Dzisiaj to są stuprocentowi ateiści, stuprocentowi komuniści, stuprocentowi antywolny rynek, proskrobanki, antyposiadanie broni i tak dalej, i tak dalej. No ale to Harvard, jeżeli oglądaliście film taki Love Story, to się działo na Harvardzie, to oni są non-profit. Oni są do tego stopnia non-profit, że oni tyle tych pieniędzy mają na swoim koncie, że jakby zdecydowali się wszystkim studentom oferować studia za darmo, to im by starczyło tych pieniędzy na 80 lat. Dlatego, że są non-profit, czyli to jest organizacja specjalnej, nie pamiętam, jak to się mówi po polsku, ale są traktowani jak biblioteki, jak kościoły, jak muzea, te koledże, to oni tyle mają pieniędzy, że w tym mieście, gdzie oni mają swoje budynki, to oni są właścicielami około 40% nieruchomości. No ale wracając do tego koledżu Corinthians, tak to się dzieje. Najpierw socjaliści upaństwowili pożyczki, mówiąc, że to będzie oszczędność dla podatników. Później pozwolili studentom na zapisywanie się na różne debilowate kursy. Studenci zaczęli brać pieniądze, pożyczki, także cały ten dług zaczął rosnąć i niby się uczyli w tych komercyjnych uniwersytetach. No a później prokurator przyszedł i zaczął ich skarżyć o różne tam przekroczenia, i zbankrutowali. Wtedy jak zbankrutowali, a dzisiaj komuniści doszli do wniosku, że muszą to znowu coś zreperować i dlatego dali 6 miliardów dolarów, rozdadzą dla 600 tysięcy byłych studentów. To jest to, cała ta historia z tym College Corinthians. Kamala Harris, ona w zasadzie trafiła do roboty przez to, że dupczyła się z gubernatorem Kalifornii. No i to jest ogólnie znana rzecz, po prostu trafiła do wymiaru sprawiedliwości przez łóżko, później trafiła do polityki przez łóżko, i teraz jest wiceprezydencką, zastępcą prezydenta. Ona zaczęła ścigać i śledzić ten koledż dochodowy w 2013 roku na podstawie tego, że doszli do wniosku, że jak koledż przyjmował studentów na studia, to im obiecywał, że tam 80-90% ludzi będzie miało pracę po skończeniu studiów w ciągu tam 2 miesięcy, 5 miesięcy, czy cokolwiek były te dane statystyczne. I dlatego w sumie te 28 tysięcy ludzi się zapisywało do tych koledzy przez następne 20 lat. Budżetówka Kamala Harris jako prokurator generalny Kalifornii właśnie
właśnie zaczęła ich ścigać i oskarżać. Ministerstwo Edukacji pomagało jej w tym bardzo dokładnie. Zaczęło wymagać tam najróżniejszych dokumentów. No i kolec w zasadzie, te kolodzie nie były w stanie się utrzymać. No i zbankrutowały. Obama też był w to wszystko zaangażowany. Obama też oskarżał ich, że nie produkują tych dokumentów na czas. I wtedy rząd federalny przestał im dawać pieniądze, czyli pieniądze nie szły do koledzy, pieniądze nie były pożyczane. No i cały koledż zbankrutował. No i tysiące tych studentów po prostu poszło na bruk. No i jak Obama do tego doprowadził, no to oni się zgodzili, że unieważnią 180 milionów dolarów w pożyczkach tych państwowych dla tych studentów, którzy byli w tym czasie, którzy wtedy studiowali. Czyli to był lata tam 2000-2010. No w tym samym właśnie czasie się to wszystko odbywało. W 2016 roku sędzia dał wyrok Kamali Harris, w zasadzie ten College Corinthians został uznany winnym. No i ona podkreślała to wszystko, jak szła do koryta w Senacie amerykańskim. No i to taka bardzo czysta komunistyczna tragedia, tak? Najpierw zbankrutować kompanię, a później kompania nie może się bronić, no i wtedy sędzia w zasadzie bez sprawy uznaje, że koledż był winny. Komuniści nie są nigdy zadowoleni, dlatego żądali, żeby ta bożyczka była zlikwidowana dla wszystkich, nie tylko za Obamy, dla tych, którzy studiowali w tym czasie, ale dla wszystkich, którzy pokończyli te studia, czy nie pokończyli, ale pobrali te pożyczki. Także wszyscy, którzy tam coś robili od 1995 roku do 2013, a mieli te pożyczki, no to wszystko to ma być zlikwidowane. Trump w zasadzie odmówił, powiedział, że nie ma czegoś takiego, żeby podatnicy płacili za wybór tych studentów, którzy z jakiegoś tam powodu wybierali te studia. No, kierunki były dosyć najróżniejsze, debilowate, no ale że wybierali to i dawali możliwość. No i powiedział, że to są indywidualne jednostki są odpowiedzialne, nie podatnicy. No i Trump powiedział, że to stworzy precedens na inne uniwersytety i na inne sytuacje. No i tak to się stało. I teraz to jest właśnie zaproszenie. To jest wszystko zaproszenie dla prokuratorów generalnych każdego stanu, żeby bezpodstawnie zacząć oskarżać koledzy. No, oskarżają zawsze te koledże dla zysku. Wszystkie te stanowe koledże, no to jest ogródek dla kolesi politycznych. Tam w niektórych tych koledżach, no to byli politycy dostają pensje 300, 400, 500 tysięcy rocznie. Elizabeth Warren, no to też miała właśnie 400 tysięcy dolarów na uniwersytecie stanowym. Także to jest jedna wielka sitwa, to jest jedna wielka budżetówka, to są jedni wielcy socjaliści, którzy po prostu tylko żyłują, wyciskają ile mogą, przy okazji mówiąc, że robią dobrą robotę. W międzyczasie Ministerstwo Edukacji pracuje nad tym właśnie, żeby
zredukować te pożyczki tym, którzy deklarują, że ich oszukano. No ale to jedyne wielkie oszukaństwo, no to było to, co socjaliści zrobili właśnie w 2010 roku, kiedy przejęli finansowanie studiów, no i mówili, że to będzie jedna wielka oszczędność. A jak zwykle tam wpuścić komunistów na Saharę, to piasku zabraknie. Teraz wpuścić komunistów do spraw edukacji, no i oni doprowadzili do tego, że studia kosztują 4 razy więcej niż 40-50 lat temu. Także to jest nic nowego. Komuniści zawsze doprowadzają, że smród, brud i ubóstwo. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli płacicie jeszcze ciągle te pożyczki, bo za studia, które mam nadzieję były słusznie wybrane, no to miejcie pretensje do Bidena, że komuniści dają 10 tysięcy tym studentom, którzy nieroztropnie wybierali studia. No i będziecie płacili podatki, tak jak wszyscy normalni. Przekaż dla socjalistów, co głosowali dla Bidena, no będziecie płacili też podatki, dlatego że on rozdał 6 miliardów dolarów. 6 miliardów, no to jest 6, to jest szóstka z 9 zerami. To są spore pieniądze. Po amerykańsku, po angielsku, no to się mówi bilion, no bo to jest 1000, milion, miliard, albo 1000, milion, bilion. No, tak, najważniejsza jest ilość zer. No ale kłamią, oszukują, oszukiwali, że będzie taniej, jest drożej, no i teraz wszystko znowu na plecach. W Kalifornii benzyna już jest $10 za galon. Galon to jest 3,78 litra. No, w Polsce niby już jest 10 zł za litr, no to, czyli 10 zł, czyli to jest 2,5 dolara za litr, czyli no to też to tyle prawie kosztuje, co w Kalifornii. Zdrowia dla normalnych.